organizacja młodzieży, myśląca o tym Toni Mbappe, miała na celu prowadzenie propagandy antyhitlerowskiej i zwalczanie propagandy niemieckiej. Jednym z ich celi było usunięcie niemieckich żołnierzy z salonu fotograficznego. Początkowo wysyłali zdjęcia do właścicieli z prośbą o ich usunięcie. Kiedy to nie skutkowało, zaczęto w ramach małego sabotażu rozbijanie szyb w pracowniach. Akcję tę zapoczątkował Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek. Nastąpiło to wiosną w 1941 roku. Po pewnym czasie działań właściciele ustąpili i usunęli wszystkie zdjęcia i więcej ich nie wywieszali. Więc teraz prezentujemy Państwu scenę. Wyobraźcie sobie Państwo, że przenosimy się do 1941 roku, ulica Warszawy. Tutaj mamy zakład fotograficzny. Pan Wiesław Dąbrowski prowadzi zakład fotograficzny na ulicy Puławskiej. Dostał list ostrzegająca, żeby nie wywieszał zdjęć nazistów, hitlerowców, Niemców, oficerów, żołnierzy na swojej witrynie reklamowej. Niestety nie poskutkowało, kiedy został napisany list. No i wtedy chłopcy postanowili załatwią tą sprawę inaczej z panem fotografem. Zapraszam. Nie ma nikogo, nie ma żołnierzy, nie ma policjantów, to ruszamy do akcji. Tak to panie wyglądało. Jak taki fotograf wstawił kilka razy tą szybę, to może mu przeszło już robienie tych zdjęć hitlerowcom, prawda?